Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support. Nasz znajomy, który jest fanem jednośladów, poprosił nas o przysługę, abyśmy upgrade'owali jeden element z jego motocykla. A mianowicie chodzi o ten element. Jest to pokrywa suchego sprzęgła do motocykla marki Ducati. I chcę, abyśmy wycięli mu tutaj wzór. Tutaj wszędzie dookoła. Tak wygląda projekt. Dostaliśmy model tego całego elementu, na który mogliśmy nałożyć wszystkie otwory, które będą wycięte. Cięcie przeprowadzimy na maszynie OMAX model 2652, która zasilana jest pompą Enduro o mocy 40 koni. Kamil teraz testuje program, sprawdza, czy głowica o nic nie zahaczy. Wszystko musi być dokładnie sprawdzone, bo mamy tylko jedną, jedyną szansę, żeby to zrobić. Ważne jest to, aby dobrze zabezpieczyć ten element. Dobrze go przymocować, aby nie drgnął, bo każde przesunięcie o milimetr może spowodować to, że nam nie wyjdzie. Oto efekt świeżo po wycięciu. Tak wygląda element po spolerowaniu. Tutaj mamy motocykl. Jest z nami właściciel, Mikołaj. Cześć, Żuwik. Mógłbyś mi powiedzieć, o co chodzi z tym suchym sprzęgłem tutaj? No więc suche sprzęgło, jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu suche, nie ma w nim żadnego płynu i w ten sposób pracuje. Nawet może stać tak odsłonięte, no ale żeby tutaj przypadkowo nie dotknąć go podczas pracy, ponieważ się obraca. Stosujemy sobie właśnie taką osłonę. Poza tym wygląda to jak taka, można powiedzieć, biżuteria dla motocykla, także będzie tutaj świetnie wyglądać. A czy te dziurki tutaj nie przeszkadzają, że tutaj coś się wciągnie w to? Nie, zupełnie nie. Sprzęgło kręci się z taką prędkością, że spokojnie odrzuci jakieś mniejsze kamienie i tak dalej, a poza tym dzięki właśnie tym otworom pył ze sprzęgła swobodnie nam z niego wyleci, przez co zapewniamy lepszą pracę dla naszego sprzęgła. Mikołaj właśnie składa wszystko do kupy. Osłonę sprzęgła i te owiewki też założy. No i za chwilę zobaczycie, jak działa to sprzęgło i generalnie, jaki jest dźwięk tego motocykla. Tak prezentuje się motocykl z profilu Ducati ST3. Tutaj mamy osłonę. Wygląda niesamowicie. Mam wrażenie, że to jest jedyne Ducati z taką właśnie osłoną. Mikołaj, odpal silnik. Melduje wykonanie zadania. Dzięki bardzo, chłopaki, za pomoc przy zrobieniu tak nietuzinkowej osłony. No i co? Nie wiem, jak wam dziękować tak naprawdę. Cała przyjemność po naszej stronie. No i to byłoby na tyle w tym odcinku. Świetna robota, świetny motocykl, a my widzimy się w kolejnym środę o 19:00. Cześć!